Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie w ten cudny, słoneczny dzień. Jadę sobie, jak zwykle, i myślę o wychowaniu dzieci. Rodzi się maleństwo. Tyle jest radości. Dziecinka, każda śliczna, bo nasza, kochana, rodzi się oczywiście już z jakimś przeznaczeniem. To fakt, więc zauważamy, że nie wszystkie dzieci są jednakowe. Mamy ich na przykład 5 i każde z nich jest inne. Ponieważ każdy ma swoją zupełnie inną drogę przeznaczoną na to życie. Jedno jest humanistą. Chłopiec jest matematykiem. Dziewczynka super z chemii, z fizyki. Maciek uwielbia malować, a Patryk kocha sport. I tak by można było iść w nieskończoność. I pytanie powstaje, jak daleko należy interweniować, wchodzić w dziecka życie. Ja to powiem tak. Dziecko dla mnie jest jak młode drzewko. Ja obserwowałam jedno drzewko, jak rosło, ponieważ w ogóle było najpierw jak chwastem. I mówiłam znajomym, nie ruszajcie tego chwastu. Niech ono rośnie, bo ono widzę, że rośnie, będzie rosło w odpowiednim momencie, gdzie tam akurat trzeba im było zagrodzić od sąsiadów, mieć troszeczkę więcej prywatności. Więc ja mówię, wyrośnie wspaniale. Zatrzymałam ich i bardzo dobrze zrobili, że posłuchali mnie. Ponieważ rzeczywiście wyrosło piękne drzewo. Ale w pewnym momencie to drzewo zaczęło rosnąć, jak było bardzo młode, krzywo. Więc ja mówię, nic tylko, kochani, od razu podwiązać to, podpiąć, przypalikować, niech rośnie prosto, naprostować tak. Tak jak prostujemy zęby u nastolatka, żeby wyrosły pięknie. Gdzieś tam coś trzeba może usunąć, na przykład drzewa. A zęby mądrości, żeby zrobić miejsca i tak dalej, i tak dalej. Więc tak samo jest z dziećmi. Owszem, trzeba dbać, żeby to dziecko rosło w poczuciu zrozumienia, co powinno, czego nie powinno, co dobre, co złe, co właściwe, co niewłaściwe. No po to jesteśmy rodzicami, także nauczycielami, wychowawcami, sąsiadami, rodziną, żeby na pewne rzeczy być wyczulone, bo przecież nie chcemy, żeby dziecko wyrosło na złodzieja, mordercę, czy obiwoka, kłamcę, oszusta i tak dalej. No każdy chce, żeby to dziecko było najlepsze. No i to normalne jest. Raczej byłoby nienormalne, jeśli usłyszałabym, że komuś w ogóle nie zależy. A, wychowa się jakoś. No jakoś to się wychowa. Tylko czy nie na utrapienie wszystkich innych. Teraz. Co do jednej rzeczy, to by było wszystko oczywiste, gdyby nie było to, o czym naprawdę chcę mówić. Dziecko kocha wszystkich, kiedy się urodzi. To dopiero dorośli wbijają dziecku do głowy, co dobre, co niedobre. Aha, ty masz lubić tę grupę społeczną, a absolutnie z tamtymi to ty się nie zadawaj. I wbijamy takie różne pomysły. I dlatego dzieci są, a potem ludzie dorośli, jacy są. Okej? Okay? To jest to, co my zrobimy tak lub nie tak. To jest odbicie rodziców, na kogo to dziecko wyrośnie. Czy kocha, czy nienawidzi.
czy boi się wszystkiego, czy ufa. To jest odbicie rodziny rodziców. Zainteresowania. Dziecko od małego na przykład mówi: mamo, kup mi gitarę, ja chcę grać na tym instrumencie. Albo kupi pianino. No nie każdego stać na to pianino. Z tą gitarą może być lepiej. Mamo, ja chcę ćwiczyć karate. Mamo, ja chcę tańczyć. I wiecie co? Tutaj muszę pochwalić, bo większość rodziców faktycznie podchodzi do tego bardzo poważnie. I rzeczywiście stara się swoim dzieciom zapewnić jak najlepsze wykształcenie. Robią co mogą. Ale często bywa tak, że no nie, no na tym nie mogę sobie pozwolić, żeby to mieć, więc nie możesz tego robić, czy tamtego robić. I malować chcę. Dobrze, niech se weźmie tutaj kredki i niech maluje, co tam malować, jakieś sztalugi i tak dalej. Oczywiście, jeżeli kogoś na coś nie stać, to nie stać, ja to zupełnie rozumiem. Niemniej jednak, bo dziecko chce malować, a my mu dajemy za to zupełnie co innego i robimy co innego, to tutaj trzeba uważać. Bo dziecko ma swój dar i dziecko to czuje. To my dorośli już sami nie wiemy, co my mamy, czego nie mamy, niektórzy z nas. Natomiast dzieci, kiedy mówią, że chcą coś robić, to należy się temu bardzo przysłuchiwać. Ponieważ tak naprawdę już pokazują, kim są. I za dużo razy zdarza się, że rodzice wybijają to dziecku z głowy, a potem ono już nie wie, kim jest. Sama nie wiem, jakie dary. Ja tam nie mam żadnych darów. Jakie dary? No a co robiłaś robić, jak byłaś mała? A ja nie pamiętam. A rodzice może pamiętają? A może nie. Różnie to bywa. Niemniej jednak jest ogromnie, ogromnie ważne, żeby wsłuchiwać się w to małe dziecko. Ponieważ ono naprawdę wie, kim ono jest. Ono wie już, jakie powołanie. I to pytanie, kiedyś mi bardzo drażniło. A kim zostaniesz, jak dorośniesz? Słuchajcie, to ma sens. Dzisiaj, ja rozumiem, ma ogromny sens. Ponieważ w tym momencie, kiedy padnie odpowiedź, już jest bardzo dużo. Tak naprawdę to mówi: jestem urodzonym marynarzem. Lubiłabym być na wodzie. Kocham wodę. To jest duża wiadomość. Albo chciałabym być kucharką. Chciałabym być lekarzem. Chciałbym być żołnierzem. Już pewne cechy dziecka w tym są. Poza tym do 6 lat dzieci ciągle pamiętają, po co się urodziły, jaki jest ich kontrakt. Mają te przebicia, aż już, jak mówię, wybijemy im z głowy i nic więcej nie pamiętają. Niemniej jednak ja bardzo, bardzo przykładam dużo uwagi do tego, co dzieci mówią, co myślą, jak myślą, co rysują, co robią w tym najwcześniejszym wieku, bo naprawdę pokazują nam, dorosłych, kim są, po co przyszli na ten świat, po co się urodzili. I zamiast to zabijać, krytykować czy niszczyć, budujmy to, zwracajmy na to uwagę. Bo kiedyś mogą nam zadać pytanie, jak w nich to już zostanie zabite przez rodziców i szkołę, czy ja tak lubiłem robić, kiedy byłem mały, więc musimy naprawdę potrafić odpowiedzieć na to pytanie. Ale ja podpowiadam, żeby nie zabijać tego w dzieciach. Żeby nam się to wydawało nawet kretyńskie, co dzieci mówią. Podejść do tego poważnie. Masz ochotę malować? Nie ma sprawy.
ja zapewnię ci to i to. Masz ochotę śpiewać? Wspaniale. Zamiast się z tego wyśmiać, ale powiedzieć, śpiewać albo malować. Nie, ty będziesz lekarzem kiedyś albo adwokatem. Więc daj się na święty spokój, ja nie będę tutaj wydawać pieniądze na jakieś tam mikrofony, czy to, czy tamto jeszcze inne. Okej? Bo to wszystko jest głupota. To masz tu wielki cel. A tak mi to przyszło dzisiaj do głowy, bo właśnie przez to się wszystko, kochani, bierze, że pewnego dnia zamiast mi pomagać swoim pociechom, to w ogóle przyczyniliśmy się do tego, że się zupełnie pogubiły te dzieci, potraciły, potem potrzebują wiele lat, żeby się odnaleźć, jeżeli kiedykolwiek. Więc dlatego o tym mówię. Kochani, buziaczki, uściski. Kocham was wszystkich i do kolejnego.